Im więcej mandatów, tym więcej nagród dla inspektorów. Kontrowersyjne wytyczne w głównej inspekcji transportu drogowego zobaczcie, jakie są filary i fundamenty takiej inspekcji kasa. I potem dochodzi czasami do absurdalnych sytuacji, że inspektorzy zamiast kierować się poprawą bezpieczeństwa na drogach, kierują się tylko jak komuś dać mandat. No i takie wytyczne podejrzewam, że są nie tylko w inspekcji transportu drogowego, ale pewnie też w policji. Trochę mi szkoda ludzi, którzy muszą pracować w takich warunkach, bo na przykład mogą mieć z góry zadane, że muszą tyle i tyle wystawić mandatów. No i szuka się niestety takiej ofiary cały dzień. Plan wykonany, pieniądze są, tak więc wszystko się zgadza i bezpieczeństwo zostało poprawione.